Cześć, witajcie, ja jestem Anonym, a to jest Mójka Nagrywalnie. Witajcie w kolejnym poradniku z serii Jak sprzedać to samo drugi raz. A tak serio, to mamy film z serii Tak czy nie, o który też prosiliście i chcieliście, żebym zrobił analizę nadchodzącej edycji kolekcjonerskiej tej samej gry. W sumie, która już była troszeczkę w zmienionym stylu, o podobnej, horrendalnie wysokiej cenie. W sumie z taką samą zawartością, ale troszeczkę zmienioną. Zobaczymy sobie, co tutaj oferuje Mortal Kombat 11 Ultimate. Oczywiście na wstępie powiem, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia dotycząca tej edycji, tego wydania, które na to chodzi. Wy możecie mieć inną i oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, albo też popieracie, to nieważne, zostawcie komentarz na dole, porozmawiajmy sobie o tym wydaniu, które już kiedyś widzieliśmy, troszkę w innym stylu. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodoba, pamiętajcie też o łapce w górę. Jeżeli byście chcieli jakimś cudem zakupić to wydanie, to link do oferty znajduje się u mnie na stronie internetowej. Znaczy wróć, w opisie jest link do mojej strony internetowej. Tam jest oferta w takiej tabeli wraz z grafikami i opisem tego wydania kolekcjonerskiego. A więc zaczynamy poradnik, filmik serii Tak czy nie na temat tej oto edycji kolekcjonerskiej. I tak oto prezentuje się edycja kolekcjonerska Mortal Kombat 11 wersji Ultimate. Jeżeli chodzi o grafikę, to wybaczcie mi generalnie słabą jakość, ale lepszych też nie mogłem znaleźć. Co do samego wydania kolekcjonerskiego, może najpierw zaczniemy od normalnego opisu, a później wyrażę swoją tutaj taką troszeczkę bardziej krytyczną opinię wraz z porównaniem do poprzedniej edycji kolekcjonerskiej. Edycja kolekcjonerska Mortal Kombat 11 wersji Ultimate będzie dostępna na platformę PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series. Premiera gry wraz z edycją kolekcjonerską zaplanowana jest na 17 listopada 2020 roku. Mówiąc tak pokrótce, jest to wydanie kolekcjonerskie z grą, która posiada wszystkie możliwe dodatki, jakie zostały tutaj wydane. A generalnie cała edycja zawiera grę na wybraną platformę, dodatki cyfrowe, maskę Sub-Zero w skali 1:1, 35x18x21 cm, metalowe opakowanie z magnesem, certyfikat autentyczności oraz ekskluzywne DLC. Patrząc na to wydanie kolekcjonerskie, warto jest teraz zobaczyć to, co już było wcześniej. Wcześniej otrzymaliśmy coś takiego. Jak widzicie, sam motyw, czyli maska jest takich samych wymiarów, też mamy tutaj metalowe pudełko, tak samo jest też kolekcjonerski karton. Tutaj nic się nie zmieniło, mamy po prostu inną postać, dzięki czemu też mamy inne właśnie kolory tej całości. No jeżeli ktoś jest oczywiście fanem, no to będzie to dla niego. No i teraz przechodzimy do najciekawszej rzeczy, jaka Was interesuje, czyli cena tego wydania kolekcjonerskiego. Można byłoby pomyśleć, że skoro już takie coś zostało wydane wcześniej podobnego, no to cena będzie niższa. Niestety, moi drodzy, nie. Cena tego wydania kolekcjonerskiego, niezależnie od wybranej platformy, wynosi w zaokrągleniu 1100 zł. Tak, nie przesłyszeliście się, 1100 zł za to wydanie kolekcjonerskie z tą grą, która wcześniej była wydana, ze wszystkimi dodatkami, które można było kupować. To teraz postawcie się w sytuacji osoby, która na przykład kupiła sobie wtedy edycję kolekcjonerską z grą, kupowała sobie te wszystkie dodatki i teraz wychodzi znowu edycja kolekcjonerska i wychodzi na to, że trzeba kupić jeszcze raz tą samą grę, którą już mamy, z inną w sumie zawartością, naprawdę takim samym steelbookiem, tylko w innym kolorze, z takim samym opakowaniem kolekcjonerskim, tylko innymi grafikami. No jedyna różnica to jest tylko wyłącznie w tej masce. Tak jak już wspominałem, według mnie jest to porażka totalna, co tutaj zostało nam zaprezentowane. Oczywiście rozumiem takie posunięcia jak wydawanie gier ze wszystkimi dodatkami, ale wydawanie edycji kolekcjonerskich troszeczkę zmienionych to już jest też troszeczkę coś dziwnego. Podobna sytuacja była w Detroit, ale tam już dostałem informację od jednego widza, że niestety to studio właśnie nie mogło samo wydać edycji kolekcjonerskiej, dopiero teraz to zrobiło, tam jeszcze to rozumiem, ale takich przypadków jest naprawdę bardzo mało i w moim mniemaniu jest to takie, żeby nie powiedzieć tego, nie użyć tutaj niekulturalnych słów, wyciąganie pieniędzy z portfeli klientów. Chciałem tu użyć troszeczkę sformułowania na R i D, jakby to połączycie w dwa słowa, ale no cóż. 1100 zł za to wydanie kolekcjonerskie, od razu mówię, że się nie opłaca, poczekajcie sobie na spadek cen, na pewno gdzieś tak w granicach 400 bądź 500 zł będzie ona do kupienia po jakimś czasie, tak jak to było w przypadku poprzedniej edycji z tej samej gry, więc nie warto się na to rzucać. Oczywiście, jeżeli ktoś jest fanem, jeżeli Wam się ta edycja podoba, bo cały czas mówię Wam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, Wy możecie mieć inną, według mnie to jest jawny skok na kasę i poradnik serii Jak sprzedać to samo drugi raz. Tak spoglądam na te wszystkie moje edycje kolekcjonerskie i nie widzę podobnych rzeczy, które kupiłem drugi raz dla danego wydania.
No cóż, a tak wspominam, dla fanów super, dla osób takich bardziej jak ja, czy tak obserwujących od dłuższego czasu, od kilku lat już, jak te nasze edycje kolekcjonerskie wyglądają na tym rynku, co jest nam oferowane, jakiej jakości, to stwierdziłem, że już nic mnie nie jest w stanie zdziwić, ale jak została zapowiedziana ta edycja, no to już stwierdziłem, że jednak jest mnie w stanie dziwić. Jeżeli ta edycja zostałaby wydana, tak jest, ale po prostu z ceną o wiele niższą, to nie, szczerze nawet bym się nie przyczepił, no bo w sumie rozumiem, ktoś jest fanem, kupi sobie grę, można potem bez problemu sprzedać, jeżeli ona jest wtedy w osobnym pudełku, bo jeżeli jest w tym samym pudełku co Steelbook, no to troszkę wartość już spada, ale w tym przypadku przy takiej cenie oferowanej moja opinia jest taka, a nie inna. Gdy byłaby o połowę niższa, no to wtedy może inaczej bym na to patrzył. No i teraz czekam na Wasze komentarze i opinie dotyczące tej oto edycji kolekcjonerskiej. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i odwiedzeniu mojej strony internetowej. Tam znajdują się właśnie wszystkie linki do zakupu tego oto wydania kolekcjonerskiego. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach na kanale. Trzymajcie się, cześć!